Paweł, czy w związku z kontuzją Grzegorza Wojtkowiaka zostałeś jedynym nominalnym prawym obrońcą, łatwiej ci się gra w pierwszym składzie? Na pewno szkoda przede wszystkim, że Grzesiu dostał kontuzję, która go wykluczyła niestety na dłużej. Oczywiście życzę mu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Natomiast czy gra się łatwiej? Zawsze jest rywalizacja w zespole, także to że nie ma Grzesia z nami w tym momencie, to nie znaczy, że trener nie może postawić równie na kogo innego. Także tak jak mówię, rywalizacja zawsze jest, także broń Boże nie lekceważę tego, że w jakiś sposób mogę mieć łatwiej. Po meczu derbowym wyjątkowo cieszyliście się i z kibicami, i w szatni. Czy to właśnie fakt, że były to derby, wpłynęły na was, czy raczej atmosfera meczu może? Myślę, że ten mecz derbowy jest najważniejszy jednak w sezonie, bo na te derby zawsze kibice przede wszystkim wyczekują od początku sezonu. Także cieszę się, że te derby udało się wygrać i pokazać, że jednak Trójmiasto do nas należy. Przed nami ostatni mecz sezonu zasadniczego. Teoretycznie mamy jeszcze szansę na pierwsze miejsce w tabeli. Wiadomo, w tym czasie, kiedy my będziemy grać, będą grały też inne zespoły. Nie będzie łatwo, bo Pogoń walczy o tą finałową ósemkę. Będziecie zwracać uwagę na to, jakie wyniki są na innych boiskach, czy raczej skupicie się na sobie? Nie, tak jak mówiłem już wcześniej, koncentrujemy się cały czas na sobie, także patrzymy tylko i wyłącznie na siebie i na najbliższy mecz z Pogonią, który już będziemy w sobotę rozgrywać.